Cześć, witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać jedną z technik retuszu, jaką jest separacja częstotliwościowa, czyli frequency separation. Jest ona stosowana głównie przy portretach. Polega ona na rozdzieleniu Waszego zdjęcia na dwie warstwy. Z czego jedna z warstw zawiera informacje na temat tonów i kolorów e, waszego zdjęcia, natomiast druga zawiera całą fakturę, e, całą teksturę waszego zdjęcia. Możecie to również stosować nie tylko przy portretach, ale również e, przy innego typu zdjęciach, e, gdzie zależy Wam na zachowaniu tekstury, a chcecie jedynie zmienić przykładowo kolor. E, pokażę to wszystko w praktyce. Przejdźmy zatem do Photoshopa. Zawsze na samym początku zaczynam od. E, Używania pędzla korygującego i też stempla, i pozbywam się wtedy dużych, jakichś większych yy, niedoskonałości, które są do poprawy. Przykładowo ten element bym na pewno od razu poprawił pędzlem korygującym. Tutaj też włosy, czy jakieś takie większe elementy. Eee, można od razu poprawić pędzlem korygującym. Separacja częstotliwościowa natomiast nadaje się bardziej do dokładniejszego retuszu zdjęć, eee, powiedzmy w większym przybliżeniu do bardzo małych elementów. Eee, natomiast oczywiście można też zrobić większe eee, niedoskonałości i nie ma z tym większego problemu. Ok, przejdźmy zatem do separacji częstotliwościowej. Pierwszą rzeczą, jaką musimy wykonać, jest skopiowanie. Eee, Dwukrotnie naszej warstwy ze zdjęciem. No możemy sobie wyłączyć. Mamy dwie warstwy. Yy, możemy sobie nazwać jak chcemy. Ja nazwę tę dolną, ponieważ to będzie warstwa yy, koloru. Czyli nazwę kolor górną tekstura. I teraz tak. Wybieramy dolną warstwę koloru. Tą warstwę należy rozmyć w taki sposób, aby stracić jakby fakturę, całą teksturę naszego zdjęcia, natomiast zachować wszystkie kolory i jakby wszystkie elementy, aby były widoczne na tym. Są dwa podejścia. Możemy korzystać z Gaussian Blura, czyli rozmycia gaussowskiego, albo też z mediany. Ja polecam zdecydowanie medianę. Pokażę już dlaczego. Użyjmy zatem na początek Gaussian Blura. Musimy pozbyć się faktury naszego zdjęcia, więc zwiększamy e, nasz promień. O! Myślę, że będzie już w porządku. E, I zobaczmy, co się dzieje na krawędziach. E, te krawędzie się rozmywają. Teraz przy retuszu zdjęcia, przy krawędziach mogą się jakieś różne dziwne rzeczy nam wydarzyć. Zobaczmy, jak zwiększymy bardziej. Oczywiście wszystko się rozmywa zupełnie. E, spójrzmy teraz, co się dzieje przy użyciu mediany. Jeśli używamy mediany, krawędzie nasze są zachowane. Spójrzcie teraz choćby tutaj na dole, albo tutaj z brzegu. Nawet bardzo zwiększymy wartość. Te krawędzie są zachowane i zdecydowanie nam to ułatwia później dalszą obróbkę, jeżeli dokonujemy jej przy jakichś takich ważnych elementach, jak tu przy włosach, czy też przy końcu twarzy, tu na policzkach. Dlatego ja też używam mediany i polecam Wam używanie mediany jako rozmycia. W tejże metodzie. Ok. Zatem bierzemy jeszcze raz. Wybieramy medianę. Ustawiamy taki promień, aby stracić fakturę skóry. Tutaj już e, myślę, że ta faktura się zatraciła. Możemy spokojnie wybrać 19. I w tym momencie może nawet trochę mniej. Niech będzie 15 e, pikseli. Klikamy OK. I ta warstwa jest gotowa. Teraz przechodzimy do warstwy Tekstura. I teraz tak. Musimy wiedzieć, czy mamy zdjęcie 8-bitowe, czy zdjęcie 16-bitowe. E, widzimy to tutaj, u góry. Możemy też wejść w Image Mode i widzimy tutaj, mamy zdjęcie 8-bitowe. I teraz, mając zaznaczoną tą górną warstwę, wchodzimy w Apply Image, wybieramy warstwę z kolorem, to jest ważne, tą naszą dolną yy, i teraz wszystko zależy, czy mamy 8-bitowe, czy 16-bitowe zdjęcie. Jeżeli mamy 8-bitowe zdjęcie, tak jak tutaj, wybieramy sobie Substract, tak jak mamy tu ustawione 2, 128, tutaj nic nie zmieniamy i ma być odznaczone Invert. Zdjęcie powinno wyglądać w taki sposób. Natomiast jeżeli mamy zdjęcie 16-bitowe, należy wybrać AD. Tu ma być 2, tutaj ma być 0, a tutaj ma być invert. Jest to ważne, tak naprawdę może większość z Was nie zauważyć różnicy, ale, ale ta różnica jest. To zdjęcie jest inaczej traktowane, dlatego zwracajcie uwagę, ile bitowe macie zdjęcie. W większości będziecie mieć zapewne 8-bitowe, więc ja też mam tu 8-bitowe, więc wybieram Substract 2128 i tak jak mamy tu wszystko ustawione, klikamy OK. Teraz wystarczy zmienić nasze krycie warstwy na Linear Light. I zauważcie, że z tych dwóch zdjęć, zgrupujemy sobie to, z tych dwóch zdjęć, Frequency Separation, wyłączając, zauważcie, mamy te same zdjęcie. Czyli te dwie warstwy teraz połączone dają nam te same zdjęcie. I edytując, Warstwę górną tekstury, będziemy zmieniali tekstury, nie będziemy ruszać koloru. Oczywiście trochę koloru zawsze jest. Możemy się przyjrzeć, zobaczcie tu w oczach, yy, mamy trochę, więc ten kolor może nam się mieszać. To wszystko zależy, jak mocno yy, dobierzemy rozmycie. Jeżeli to rozmycie będzie bardzo duże, to w tym momencie więcej koloru nam przejdzie na warstwę z teksturą. Yy, natomiast na tej warstwie edytujemy teksturę, a na tej warstwie cały kolor. Teraz pokażę Wam jak to wygląda. Najlepszy sposób, żeby to pokazać, będzie zmiana faktury oka, która jest w zasadzie gładkie, na przykład na fakturę ze skóry. Czyli, co jest ważne, tutaj powinniśmy stosować możemy korzystać ze stempla albo właśnie z pędzla korygującego. Skorzystam teraz ze stempla, żeby było bardziej pokazane. To jest bardzo ważny element. Musi być zaznaczony current layer, czyli tylko pracujemy na tej warstwie. Nie bierzemy innych warstw pod uwagę. Zobaczcie, co się będzie działo, jak będziemy edytować. OK, weźmiemy sobie ten element. Dzieją nam się jakieś takie dziwne rzeczy. Pomiesza nam się jedna warstwa z drugą, dlatego należy wybrać tylko warstwę na tą, na której będziemy pracować. I teraz, wybierając sobie przykładowo ten element, czyli tak naprawdę teksturę z tego miejsca, możemy nałożyć teksturę sobie w inne miejsce. I zobaczcie, że kolor nam się nie zmienił, natomiast tekstura z tego miejsca przeniosła nam się w inne, w które chcemy. I teraz to samo zaczyna działać nam przy jakichś niedoskonałościach. Teraz sobie wezmę pędzel korygujący. Przykładowo biorę stąd teksturkę, kopiuję ją tutaj. I zobaczcie, że jakby zniknęły mi te niedoskonałości. Oczywiście kolor jeszcze został, ponieważ kolor jest na drugiej warstwie. I wszystkie małe zmiany możemy też spokojnie na tej warstwie z teksturą sobie zmieniać. I kopiujemy w tym momencie teksturę, nie martwiąc się o jakieś zmiany globalne koloru. Tak jak tutaj mamy na przykład wszystko ciemniej, to możemy się nie martwić. Zobaczcie. Że wezmę sobie stąd, pokopiuję tutaj, w tym miejsce na nos, załóżmy, i cały czas mam ten nos tutaj jaśniejszy, pomimo, że kopiuję z miejsca, które jest jakby różowe, dlatego jest to naprawdę fajna rzecz. Zobaczcie, na przykład tutaj biorę sobie fakturę skóry i kopiuję sobie ją, załóżmy, na chustę, i mam fakturę skóry. Natomiast kolor cały czas pozostał i to jest właśnie główna zaleta korzystania z frequency separation. Teraz przykładowo tutaj mamy kolor do zmiany. Jak wykonamy wszystkie zmiany na warstwie z teksturą, przechodzimy na warstwę z kolorem. I teraz tak, bierzemy sobie normalny pędzel. Ja ustawiam sobie opacity na 30%, aby po prostu nie, te zmiany nie były od razu tak mocne. Klikamy sobie. B, czyli nasz pędzelek, z Altem możemy pobierać kolor, załóżmy wybieramy sobie jakiś taki tutaj kolor, mamy tu zaznaczony i 30% dlatego, żeby nie było od razu tak mocno, zobaczcie, już, już zmienił się nam tu kolor, faktura się nam zupełnie nie zmieniła, a zmienił nam się kolor. I pozbyliśmy się naszej niedoskonałości. Czyli teraz możemy zmieniać na tej dolnej warstwie kolor, możemy coś podkolorować, natomiast nasza faktura nie będzie zmieniona. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Załóżmy, że tutaj mamy dużo brązowego, dużo cienia. Chcemy sobie zrobić różowe. Wybieramy sobie kolor różowy. I zobaczcie. Możemy sobie i robi nam się wszystko różowe. Zresztą cokolwiek możemy pokolorować na ten kolor. I zobaczcie, faktura zostaje, tak? To jest bardzo fajne. Przykładowo, tu mamy ciemniejszy element. Chcemy sobie go pokolorować na jakiś jaśniejszy. Bierzemy, wszystko się, wszystko się nam ładnie zmienia. Dzięki temu mamy zachowaną strukturę naszego zdjęcia, natomiast możemy zmieniać łatwo kolor. I teraz możemy dokonywać całego retuszu zdjęcia korzystając właśnie z tych dwóch warstw. Jest to bardzo dokładnie. Stosuje się przy to naprawdę bardzo dokładnych e, retuszach, gdzie każdy element jest poprawiany. E, bierzemy naprawdę każdy szczegół. Każdą praktycznie porę można poprawiać. Y oczywiście nie musicie, możecie to wykorzystywać y szybciej i mniej dokładnie. Natomiast jest to fajne, jeżeli chcecie sobie oddzielić faktycznie wasz kolor, jeżeli chcecie poprawiać y kolorystykę y danych elementów na twarzy, y to możecie to bardzo fajnie wykorzystywać właśnie w ten sposób, aby nie zmieniać tekstury zdjęcia. I to jest tak naprawdę wszystko, y więc zapamiętajmy po prostu, że na górnej warstwie. Dokonujemy zmian w teksturze, na dolnej warstwie zmian w kolorze. Jak widzicie nie jest to bardzo skomplikowane i możecie bardzo fajnie wejść jakby w dokładniejszy etap retuszu przy wykorzystaniu separacji częstotliwościowej. No i kiedy one się przydaje? No właśnie wtedy, kiedy chcemy rozdzielić nasz kolor, jeżeli chcemy dokonać przeróżnych zmian kolorystycznych, nie tracąc przy tym tekstury, jak i odwrotnie, jeżeli chcemy dokonać zmiany w teksturze naszego zdjęcia na cerze, czy też na dowolnym innym zdjęciu, na przykład na jabłku. Chcemy zmienić jakiś kolor odbarwień, natomiast nie chcemy zupełnie zmieniać tekstury. Jak najbardziej to może się przydać. Podsumowując, co należy zapamiętać? Na samym początku kupujemy e, nasze zdjęcie dwukrotnie. Jak mamy dwie warstwy, e, dolną i górną, to do dolnej używamy rozmycia. Ja polecam medianę. Oczywiście, jak, jeżeli chcecie, możecie użyć e, rozmycia gaussowskiego. Ja polecam medianę. A na górnej warstwie e, musimy zastosować apply image z parametrami, które są podane tutaj. Pamiętajcie, e, inaczej jest dla 8 bitów, inaczej dla 16 bitów. I na samym końcu musimy zaznaczyć jako linear light naszą górną warstwę. I ona wtedy odpowiednio się wymiesza z dolną, dając nam tak naprawdę takie same zdjęcie, jakie mieliśmy na początku. I dzięki temu możemy na górnej zmieniać teksturę na dolnej kolor. W następnym odcinku na pewno zajmę się pokazaniem do Czenberna. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli macie jakieś propozycje do filmików, czy też byście chcieli zobaczyć jakieś testy ciekawe, śmiało piszcie, odzywajcie się. Piszcie w komentarzach, a ja oczywiście zachęcam Was do kliknięcia dzwoneczka, do subskrypcji mojego kanału i zostawienia jakiegoś komentarza. Dzięki, trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Hej.